Jak zawsze Amerykanie, u nich się zrobił ten pragmatyzm i jak zawsze są pragmatyczni od urodzenia. Stwierdzono za wielką wodą, że to jest przyszłość, że to jest biznes, tylko że to nie może być zamknięte do elit, których stać. To ma być popularne. Wszyscy wiedzą i znają taki termin Kodak. Nie ma takiego człowieka, który by się z tym nie spotkał. Nie mówię, że kolorystykę tego opakowania czy firmy, ale nazwa Kodak jest powszechnie znana. Twórcą tego imperium Kodaka był Eastman, który w ogóle nie był związany z fotografią, ale już pojawiły się pierwsze, trochę za jego zresztą przyczyną, pierwsze aparaty popularne. Mówi się, źródła podają, że nazwa Kodak nigdy, to znaczy, to jest pewnie, nic nie znaczy. To nie jest żaden skrót taki jak było Orgo, jak Original Wolfen czy Aqua. Kodak nie znaczy nic. Z biografii wynika, że grał z mamą w Scrabble, tak to się nazywa, i wyszła mu nazwa Kodak. I stwierdził, że to jest fonetycznie do ucha i zaczął ten. Stwierdził, że na tym można zrobić pieniądze i na pewno się nie pomylił. Stworzył pierwszą fabrykę i skonstruował pierwszy aparat, który większość Państwa zna. To była taka skrzyneczka, z przodu był otworem z obiektyw. Jego pierwszy aparat jeszcze polegał na tym, że migawkę naciągało się sznureczkiem. Tu był mały wdzielnik, gdzie małe lusterko i tak dalej. Spotkaliście się Państwo na pewno z taką skrzynką. Na czym polegał sukces Kodaka? Sukces tej firmy polegał na tym, że wylansował hasło. Ty naciskasz, a my robimy resztę. I wypuścił na rynek aparat za $1. Oczywiście $1 w 1900 roku to jest może na dzisiejsze czasy 12 albo i więcej. Dolar miał wtedy inny. Ale był to aparat popularny, który masowo poszedł w ludzi i miał ten monopol, że dawał aparat naładowany negatywem. Ludzie, wykorzystując ten negatyw, pierwsze były w formatu 6,9, no to tego negatywu mogło być 12 klatek. Po wykorzystaniu tego negatywu cały aparat się oddawało do punktu, który jest przyjęć. Ten był rozładowany, wywołany, odbitki zrobione, naładowana nowa szpulka i z powrotem do klienta. Tak jak mniej więcej dzisiaj amatorka oddaje pan szpulkę do fotografa, ona idzie do obróbki i odbiera pan, już nie oddaje pan aparatu, ale oddaje. Niektóre aparaty te nowe trzeba oddać całe, nie każdy wiem. Ale to nie o tej fotografii nie mówię. Tak jak telegraf, tak jak kolej żelazna, tak fotografia rozwinęła się, nie chcę użyć, w piorunującym tempie. No to było szale, to postęp był taki ogromny, że na tej bazie powstały studia, powiem o jednym, najsłynniejszym w Paryżu. Dlaczego o tym akurat, a nie o innych? Dlatego, że pan Nazar wykorzystał, fotografował bardzo innowacyjnie. Na zdjęciach z tego okresu mamy i mebelki, i malowane tła, jak to było u nas też modne, bo to przecież musiały być scenki, albo kominek, albo biblioteka, no całe szczęście. Natomiast Nazar fotografował na gładkich tłach, bez makijażu,
osoby tak, jak Bożia stworzyła, czy w danym momencie wyglądały. I to były najbardziej realistyczne obrazy, zdjęcia. Fotografował całą plejadę artystów, pisarzy. Swoje studio miał na drugim piętrze. Już nie pamiętam przy jakiej ulicy ówczesnej w Paryżu, ale była to postać, która właściwie zrobiła taka sztandarowa postać fotografii portretowej. Wielu się później na nim wzorowało. Później przyszła też moda na tą fotografię, którą myśmy też uprawiali z żoną. No, przyszła moda na tła malowane i były te scenki przeróżne. Niektóre bardzo bohomazowate, niektóre ten. No ale ten człowiek stworzył fotografię na poziomie, że dzisiaj nawet pani Nasierowska się świeci, panie, bo to przemiła osoba, niedawno zmarła. Nawet pani Nasierowska, którą miałem przyjemność poznać, nie powstydziłaby się i wielu fotografowało w podobny sposób.